Witam Państwa serdecznie na kolejnym wywiadzie Life Art of Beauty. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie Wsłuchaj się w swoje ciało. Dlaczego masaż ciała jest tak ważny? W naszym studiu gościmy dzisiaj Martę Panasewicz. Marta jest terapeutką pracy z ciałem i świadomością, trenerką i mentorką świadomej zmiany. Witam serdecznie, Marta. Witam bardzo serdecznie, witam Ewa, witam całą społeczność. Na wstępie zapytam Cię, może, bo tak przedstawiłam Cię w taki tutaj poważny sposób. Powiedz, co to oznacza i czym się tak naprawdę zajmujesz? Jako terapeuta pracy z ciałem, głównie pracuję z ciałem, ale też wspieram osoby w poszerzaniu swojej świadomości. I taka jest moja droga, ponieważ kiedy sama pracowałam nad swoim rozwojem, widziałam, że czegoś mi po prostu brakuje i zajęłam się masażami, dzięki którym po prostu widzę, jak to, co mentalnie przepracowujemy, możemy też przepracować na poziomie komórkowym, na poziomie ciała. W gabinecie na co dzień jakby wykonuję masaże ciała. Głównie jest to masaż Kobido, masaż bańką chińską, masaż Pelocha, sesje Access Bars i sesje mentoringowe, ale również szkole z masażu Kobido. Powiedz mi, po co nam praca z ciałem? Co tak naprawdę ta praca z ciałem nam daje i co to oznacza? To bardzo szeroki temat. Po co nam praca z ciałem? Jak ja to rozumiem? Sama, tak jak wspomniałam, zaczęłam po prostu odczuwać, że intelektualne przetwarzanie wiedzy nie pomaga nam w pełni przetransformować tego, co wiemy już z poziomu umysłu. Czy to chodzimy na jakieś warsztaty, szkolenia, terapie, czasami wspomagamy się farmakologicznie, a nasze ciało nie nadąża transformować tego, co po prostu mamy w świecie zewnętrznym, ale też to, jak intensywnie większość z nas teraz po prostu żyje. Gdy prowadziłam początkowo same sesje mentoringowe, czy to treningi świadomości, widziałam, że brakuje czegoś związanego z ciałem. I postanowiłam to po prostu połączyć poprzez masaże. Czasami te masaże poprzedzone są sesją, gdzie po prostu przychodzi osoba, rozmawiamy nad jakimś jej problemem, wyzwaniem, tematem. Ustawiamy jakąś intencję, jaka jest potrzebna dla tej osoby na dany moment, ta osoba to robi. I potem przechodzimy do masażu ciała. I w zależności od tego, czy ktoś potrzebuje mieć wykonany masaż ciała, czy masaż twarzy, to może tutaj jeszcze tak właśnie zatrzymam się i powiem o tych dwóch rzeczach, jeśli chodzi o samą twarz i o całe ciało, bo głównie na początku zajęłam się masażem Kobido, który w Polsce głównie znany jest jako masaż liftingujący twarzy i my, kobiety, chciałyśmy widzieć ten upiększający efekt na twarzy. I bardzo szybko zobaczyłam, że to jest tylko kawałek procesu, że te ciała potrzebują rozluźnienia więcej na poziomie właśnie komórkowym, czy to stresu, czy uwolnienia jakichś emocji, traum, głębszych rzeczy. I dlatego też później poszerzyłam swoją ofertę o masaże całego ciała. Powiedz mi, bo jakie masaże wykonujesz, to już o tym opowiedziałaś, a powiedz mi, w jaki sposób dobierasz masaż do klienta? Czy klient przychodzi do ciebie i jakby ma zdefiniowaną potrzebę, czy ty w rozmowie, podczas rozmowy wspólnie decydujecie, czy ty decydujesz, jaki masaż wykonać? To bardzo dobre pytanie, bo to jest bardzo różnie i to jest uzależnione od indywidualnych potrzeb osoby. Czasami jest tak, że ktoś zapisuje się na masaż twarzy, masaż Kobido, a przychodzi i wiadomo, zapisał się z jakimś wyprzedzeniem i gdy spotykamy się, zaczynamy tą rozmowę i czuję po prostu, że sama twarz to na przykład danego dnia będzie za mało. To też uzależnione jest od tego, czy osoby pracują ze mną w serii, czyli decydują się na pracę z ciałem naprzemiennie. Na przykład wykonujemy masaże całego ciała, a na kolejnym spotkaniu wykonujemy masaż Kobido. I możemy wtedy wpływać na całe ciało, tak? Że nie tylko na twarz, ale również na tkanki, na powięzi, na meridiany, na całym ciele. I to mówię, to jest bardzo różnie. Na przykład te dwa, trzy masaże na ciało, które wykonuję, one są bardzo różne. Ale jeśli
bo masaż pelocha, który wykonuję, jest teoretycznie bardzo subtelnym masażem, odbieranym jako masaż relaksacyjny, powolny, wyciszający. Ja mówię, że on pomaga nam zregenerować nasze DNA. Natomiast masaż bańką chińską całego ciała to jest intensywny, mocny masaż, który bardzo pobudza nasze ciało, wspiera w różnego rodzaju problemach, ale jeśli chodzi o ich techniczne wykonanie, to czasami jest tak, że przychodzi do mnie do gabinetu osoba, która świadomie przychodzi na tą bańkę chińską, ale to ciało to jest, załóżmy, jeden z pierwszych razów, kiedy w ogóle ta osoba wybiera się na masaż. Jest tak wrażliwe, że nie jest w stanie na przykład wytrzymać takiego masażu. Wtedy jakby rozmawiając tak sugeruję, żebyśmy wykonali delikatniejszy masaż na pierwszy raz, potem możemy to próbować zamieniać, możemy też jakby tę intensywność i częstotliwość masaży indywidualnie dobierać. Powiedz mi, bo mówiliśmy o tej strefie emocjonalnej, fizycznej, powiedz mi, jak te strefy się łączą podczas masażu i co tak naprawdę się dzieje? Często osoba, która przychodzi na masaż, jakby czasy, jakie mamy, my tak biegniemy, że przychodzi do mnie osoba na masaż, ale ja czuję, że ona już biegnie, gdzie ona będzie po tym masażu, co ma do załatwienia i tak dalej, i tak dalej. I bardzo dużą uwagę jakby kieruję dla tej osoby, żeby zwróciła uwagę na swoją tą sferę emocjonalną, z czym przyszła, jak się czuje, czego potrzebuje na dzisiaj. I nie tylko ona jakby jako osoba mentalnie, ale żeby popatrzyła, poczuła, czego jej ciało na dzisiaj potrzebuje. Żeby poza tą sferą fizyczną, że zrelaksujemy tkanki, powięzi, mięśnie, poczujemy się zrelaksowane, żeby naprawdę zobaczyć, co nasze ciało mówi nam też o naszych emocjach, gdzie mamy jakieś blokady w ciele. I to tak może brzmieć, że dużo jest w tym takiej teorii, ale to naprawdę na poziomie czucia zadziewa się podczas masażu, że jeśli osoba do mnie przychodzi, nie dla wszystkich jest to wygodne, bo niektóre kobiety chcą rozmawiać, czyli zagłuszyć w ogóle ten swój relaks, nie chcą słyszeć siebie, a ja bardzo zwracam na to uwagę, że jeśli już się spotykamy, jeśli już jest ten relaks, przychodzisz do mnie po relaks ciała fizycznego, to pozwól sobie też na zrelaksowanie tej sfery emocjonalnej, tych zabieganych myśli, tego stresu, tego, co zbieramy przez cały dzień, czasami przez cały miesiąc, jeśli ktoś przychodzi raz w miesiącu, to ciało zbiera w tak krótkim okresie tyle tych emocji, tyle tego stresu, że warto jest też zwrócić uwagę na to od takiej strony. I kiedy jest ta uważność, to te osoby potem dzielą się tym, tak, co poczuły, na co mogły zwrócić uwagę, albo wydawało im się, że już, nie wiem, jakiś problem ich nie dotyczy, albo już mają to przerobione, a jednak to nadal odczuwają, a jednak chcą się temu przyjrzeć, albo pozwalają sobie też po prostu głębiej puścić emocje, tak, czy to po prostu popłakać. I to nie jest kwestia bólu fizycznego przy jakimś ciężkim masażu, tylko kwestia zwrócenia się ku sobie, zatrzymania, popatrzenia na dany temat, na daną intencję, z jaką ktoś przychodzi. No dobrze, a dlaczego tak twoim zdaniem ważne jest to, żeby usłyszeć siebie? Bo to jest też jakby fragment tytułu naszego wywiadu. Co to oznacza usłyszeć siebie? Te momenty zatrzymania, podczas których spotykam się z klientami na masażu, bardzo często pokazują mi, że nawet jak pytam właśnie o tą intencję, to ktoś mówi nie swoim głosem. Schematy, stereotypy, paradygmat, jakby różne zewnętrzne czynniki, które mówią nam, jak mamy żyć. I bardzo często w trakcie pracy jeden na jeden wychodzi, że coś, co zewnętrznie wydaje się dobre dla ogółu, dla tej osoby wcale nie musi być dobre. I zawsze mam taką intencję, żeby ta osoba zatrzymała się, popatrzyła, co jest jej, czy to jest dla niej, czy naprawdę tego potrzebuje, czy naprawdę potrzebuje tak, pozwolę sobie tak użyć takiego słowa, czy naprawdę potrzebuje tak cisnąć zawodowo, tak? Czy naprawdę nie jest zmęczona, bo czasami ktoś mówi, nie jestem zmęczona, tylko tak wpadam na taki masaż i jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby po masażu ktoś powiedział, że nie potrzebował tego, tak? Raczej jest w drugą stronę, że te momenty zatrzymania, usłyszenia siebie często
wyciągają na powierzchnię to, jak jesteśmy zmęczeni, zestresowani, przebodźcowani. Czasami żyjemy nie swoim życiem, tylko życiem innych, bo jesteśmy w tych takich trybikach. I moją intencją jest kierować osoby do swojego serca, do swoich potrzeb, do takiej swojej ścieżki, czy to zawodowej, czy prywatnej, czy to w roli mamy. To też jest taki obszar, gdzie dużo kobiet, które do mnie przychodzi, odczuwa narzucone schematy. Teraz zaczął się wrzesień. Z jednej strony duża część rodziców poczuła ulgę, że dzieci wróciły do swoich placówek edukacyjnych, a z drugiej jest to bardzo duży ładunek takiego stresu, presja społeczna, jakie zajęcia, jaka szkoła, logistyka, zdrowe jedzenie i pogodzenie tego wszystkiego. I czasami jak właśnie zatrzymamy się, poczujemy te swoje ciało, przytulimy siebie, to okazuje się, że wcale ta zewnętrzna droga innych nie jest też naszą drogą, tak? Że nasze ciało daje nam te sygnały, żebyśmy nie gnały, żebyśmy zwolniły, żebyśmy się sobą zaopiekowały, że może nie codziennie jogging, a może potrzebujesz właśnie jakiejś porozluźniania powięzi, a może wręcz przeciwnie, dla pobudzenia swojego ciała, dla kreacji, dla ruchu. Czasami osoby mówią, o, zasiedziałam się, potrzebuję teraz takiego intensywniejszego treningu, bo to są też te skrajności rozwoju, czy to świadomości, czy duchowości, że czasami żyjemy bardzo intensywnie, potem zwalniamy tak bardzo, że przestajemy w ogóle kreować w swoim życiu. I to są takie obszary, którym przyglądamy się podczas spotkań, poprzez pracę z ciałem, poprzez to, co komunikuje nam nasze ciało. I to się dzieje podczas sesji? Bardzo, bardzo. Mam nawet osoby, które przyjeżdżają do mnie. Jedną mam taką klientkę z Krakowa, która przyjeżdża totalnie dostała przypadkowo na urodziny voucher na masaż do mnie i to rozpoczęło taką transformację u niej, bo wydawało jej się, że jest po wieloletniej terapii, że wszystko u niej super funkcjonuje, jest aktorką i podczas naszych spotkań, gdzie naprawdę zaczęła się bardziej zwracać ku sobie, zobaczyła, że droga, którą idzie i ta presja społeczna w tej akurat branży kompletnie nie jest jej drogą, że kompletnie do czego innego ją ciągnie, ma inne potrzeby, inny styl życia, jaki chciałaby prowadzić, w innym mieście chciałaby żyć. Mówię już o takiej długoterminowej pracy, bo to nie zadziewa się, czasami komuś coś klika na jednej sesji, a czasami potrzeba kilku spotkań. I też w kontekście tych masaży i czucia ciała podczas masaży, to może być bardzo różnie. Czasami jest tak, że osoby takie już właśnie teoretycznie bardzo świadome, ale przeintelektualizowane są w takiej kontroli, w logicznym umyśle i czasem trudniej im puścić jest ciało, zobaczyć jak ono płynie, co ono komunikuje, versus na przykład jak ktoś przychodzi po raz pierwszy i dopiero zaczyna swoją przygodę z masażami, z pracą z ciałem. Jeśli chodzi też o masaże twarzy, to tak jak powiedziałam, Cobido, czy masaże transbukalne, czy w ogóle cały face modeling, teoretycznie ma za zadanie spowodować zliftingowanie naszej twarzy. Natomiast punkty na twarzy, na których pracujemy, odpowiadają za nasze organy wewnętrzne, więc podczas tej pracy takiej terapeutycznej z twarzą my poruszamy znacznie więcej obszarów w naszym ciele. No tutaj to można byłoby już wejść trochę w medycynę chińską, jakby który organ za co odpowiada i to jest bardzo złożona już dziedzina. No niemniej jednak ja też na to akcentuję, też na to zwracam klientkom uwagę, że jeśli właśnie mówimy o tym zwróceniu się do siebie, to nie tylko jakby samą wizytą, samym tym masażem nie rozwiążemy naszych wszystkich problemów, ale czasami to jest tak, że dziewczyny dzięki temu, że przyjdą na masaż twarzy i zaczniemy rozmawiać o problemach wypisanych na twarzy, one jakby budzi się ich świadomość, wykonują badania lekarskie, zwracają się czy to do naturopaty, czy do fizjoterapeutów, no po prostu zauważają, że to nie tylko o lifting chodzi, tylko że tam jest jakaś większa praca do wykonania. Mhm. Marta, wspominałaś o intencji. Czy mogłabyś trochę rozwinąć ten temat? Tak.
Jeśli chodzi o, ja ogólnie mówię, że wszystkie moje masaże są intencjonalne. Części osób się to podoba, części nie, bo czasami ktoś chciałby, tak jak mówię, przyjść, po prostu sobie pogadać, a ja kieruję znowu tą ich uwagę do serca, do intencji. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłam po prostu, że kiedy przychodzi do mnie fizycznie ten klient do gabinetu, to on teoretycznie przychodzi na masaż, tak jak wspomniałam, ale ma tak rozbieganą głowę, czasami to jest dobry kwadrans, że zanim wyląduje na tym masażu i faktycznie zorientuje się, że okej, przyszłam na masaż ciała. Dlatego też zachęcam zawsze osobę do pomyślenia o intencji, z jaką przychodzi na dany dzień, że skoro już inwestuje swój czas, swoje pieniądze i przyjeżdża na tą półtorej godziny, dwie godziny spotkania ze mną, to żeby naprawdę zwrócić się do swojego serca i pomyśleć o intencji na dany masaż, na dany moment, czego potrzebuje. Czasami łączę to też ze sferą, jakby patrzę też, jak mamy układ planet i co w danym czasie się dzieje, jeśli jest nów, pełnia. Po prostu opowiadam o tym, jeśli ktoś ma otwartość i gotowość, to patrzymy też, jaki jest w danym momencie energetycznie czas, który w czym nas może wesprzeć. I zawsze jest to jakaś indywidualna rozmowa i ta osoba zwraca się do siebie, jeżeli oczywiście chce, żeby pomyśleć o intencji dla siebie na ten masaż. Co ja dzisiaj potrzebuję? Co chcę poczuć z mojego ciała? Czy w ogóle czuję swoje ciało? Co to ciało dziś mi komunikuje? I to jest bardzo zaskakujące i zawsze jestem taka przepełniona wdzięcznością, co po masażu opowiadają klientki, bo czasami przychodzą z intencją czegoś kompletnie innego, a ciało pokazuje im w ogóle inny kierunek, tak? Gdzie indziej jest potrzeba, albo właśnie, że wypływa jeszcze większe zmęczenie. Ktoś przychodzi i mówi, że muszę pocisnąć z tym projektem, a podczas tej sesji, podczas wejścia w taką głębszą medytację, na przykład orientuje się, że nie, że tu już muszę postawić granicę, tak? Mhm. Czyli nasze ciało buntuje się po prostu, przepraszam, przeciwko tym rzeczom, które robimy na siłę. Mhm. Pięknie to powiedziałaś. Nasze ciało buntuje się przeciwko rzeczom, które robimy na siłę. I teraz tak, kiedy już mówimy o jakimś takim świadomości ciała, to fantastycznie, że ktoś to może zobaczyć, ale moja intencja jest taka, by pokazywać kobietom, mężczyznom, że to ciało daje nam te sygnały. I czasami to jest praca krok po kroku, tak, żeby zobaczyć właśnie, że zobacz, twoje ciało ci mówi, dzisiaj nie ma ochoty cisnąć, tak, buntuje się i to nie chodzi mi o taką, wiecie, prozaiczną rzecz, nie chce mi się wstać, ale czasami to są choroby różnego rodzaju, migreny, czy cały bruksizm, nad którym pracuję z klientami. To są ważne komunikaty o nas, czy w ogóle cera trądzikowa, wysyp na twarzy i tak dalej. To jest cała masa informacji, cała kopalnia wiedzy, nasze ciało nam coś mówi. I często, bardzo często to jest tak, że ktoś po raz pierwszy patrzy na to od takiej strony, że nie jest to klasyczny masaż, okej, przyszedłem się tutaj szybko wymasować w godzinkę i jadę dalej, tylko o kurczę, faktycznie moje ciało mi coś komunikuje, moje ciało się buntuje, tak jak powiedziałaś. Mhm. Przepraszam. Powiedz jeszcze może w dwóch słowach, w jaki sposób ten masaż będzie wpływał na świadomość? Jak będzie przebiegała ta integracja na poziomie ciało, dusza, umysł? Czy można coś takiego wyjaśnić, czy to są tylko rzeczy takie transcendentalne, odczuwalne? Mhm. Dużo można mówić o tym słowami, natomiast ten masaż pelocha, o którym wspomniałam, który wykonuję, jest takim masażem, który bardzo pokazał mi, że czasami im mniej mówimy, tym więcej klient może u mnie doświadczyć. Ale oczywiście chętnie przybliżę, jak ja to widzę, jak to wygląda w mojej praktyce gabinetowej. Tak jak wspomniałam, zachęcam klientów, żeby pomyśleli sobie już podczas tego masażu, jeżeli chcą oczywiście, żeby weszli w taką medytację dla swojej świadomości. I często dla osób, to dla moich stałych klientów lub tych, którzy są w pakietach, to już jest standard, wchodzą i mówią, że mają intencje, ale dla nowych osób, to mówię, potrzebuję chwilę, by o tym opowiedzieć.
Dlaczego? Dlatego, że osobom często to słowo medytacja, świadomość kojarzy się właśnie ta, że siadamy w kwiecie lotosu i tylko sobie po prostu tam te myśli transformuje. Wiele lat praktykowałam różnego rodzaju medytacje i zobaczyłam, że ten aspekt, czy to ruchu, czy dotyku, tej pracy z ciałem jest po prostu niezbędny. Na poziomie komórkowym, na poziomie naszego DNA mamy zapisane bardzo, bardzo, bardzo dużo historii o nas, o naszym rodzie, o naszych przodkach. No tutaj mogłybyśmy dużo, dużo mówić na ten temat. I czasami nie trzeba właśnie bardzo głęboko omawiać tego, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, że jest bardzo wiele aspektów takich iluzorycznych duchowości, gdzie znowu z jednej sfery przechodzimy intelektualnie do drugiej i chcemy tą głową, tymi metodami z jakichś dziedzin zastąpić nasze przekonania na jakiś temat, a ciało pokazuje nam, że jest inaczej, że ono jest gdzieś zablokowane, że gdzieś mnie bolą kolana, dlaczego one mnie bolą, o czym mówią moje stopy, tak? O czym mówi moja twarz, dlaczego mnie permanentnie bolą te lędźwie. I możemy to oczywiście omawiać z poziomu czysto fizycznego. Ja też również współpracuję lub kieruję klientów do fizjoterapeutów, osteopatów uroginekologicznych. I to jest bardzo ważna praca i absolutnie bezdyskusyjnie potrzebna na poziomie fizycznym. Ale na poziomie świadomości tak mało osób podczas pracy z ciałem, mówię teraz konkretnie o masażach, zwraca się właśnie do tego poszerzenia świadomości, o czym to jest, co mi to pokazuje. I podam może przykład, żeby tak można było to na konkretnym jakimś case'ie, jakimś przykładzie to omówić. Mam jedną klientkę, która zaczęła chodzić do mnie na COBIDO. Z każdym masażem po prostu nie brakowało jej słów, żeby jej powiedzieć, co zadziewa się u niej mentalnie, jakich kawałków dotyka. I to nie zawsze były fajerwerki, to też chcę jasno podkreślić, że czasami dla kogoś to są niewygodne spotkania, bo dotyka rzeczy trudnych, ale to tym właśnie jest ta świadomość, że na powierzchni wypływają te rzeczy trudne, które nasze ciało pokazuje, zajmij się tym. To jest coś, co potrzebuje teraz, żebyś przetransformowała, abym mogła z tobą pójść dalej, tak? I dlaczego ja tyle mówię o tym ciele, że ono jest takie potrzebne, że do transformacji tej świadomości potrzebujemy tego dotyku, ponieważ chociażby ogólnie chodzi mi o ten ruch. Pierwsza rzecz, którą robimy po przebudzeniu, żeby w ogóle funkcjonować, żeby iść do życia, kreować, to jest zestawienie nogi z łóżka. To jest, no po prostu potrzebujemy wykonać ten ruch, tak? I wtedy zaczyna się ta nasza codzienna praca, codzienna świadomość ciała. Bardzo często robimy to mechanicznie, nie skupiamy się na tym, co ja dzisiaj czuję, co ja potrzebuję, w związku z czym kiedy zaczynamy pracować z tym ciałem, kiedy przychodzimy na te masaże, kiedy dajemy sobie ten relaks, kiedy jesteśmy częściej wyciszone, uspokojone, to tworzy się przestrzeń na zobaczenie, jak ja żyję, jak szanuję swoich bliskich, czy książki, które czytam, czy ja faktycznie wdrażam je w życiu, czy ja tym jestem, bo właśnie intelektualnie my wiemy wszystko. Jest milion książek już na wszystkie tematy, my możemy o tym mówić. Ja zachęcam właśnie klientów do czucia tej swojej świadomości, a nie mówienia o nim. Pięknie o tym mówi Sadhguru. Jakby wyglądał twój dzień, gdybyś użyła 80% mniej, gdybyś zostawiła tylko 20% słów, które wypowiadamy w ciągu dnia. I to są te momenty, gdzie jak spotykam się z kimś na masażu, to właśnie o tym im staram się swoim klientom powiedzieć, zainspirować, że chociażby w trakcie tego masażu dajmy sobie tą ciszę, usłyszmy siebie, zobaczmy, z czym chcemy iść do codzienności. To taka przestrzeń, jeśli chodzi o tą świadomość, to jest taka przestrzeń, w której ona może się rozwijać, ale też jest taki, łączę to też z medycznymi kwestiami, w kontekście takim, że bardzo dużo do mnie klientów trafia, którzy wręcz ustawiają sobie swoje terapie z psychoterapeutami, gdzie tam dużo transformują i mówią, że potrzebują przyjść potem, że czują taki ciężar w ciele, żeby przyjść i to wyrzucić. Czasami sobie, jeśli im pozwala kalendarz, umawiają na przykład sesję u psychologa, a potem tą pracę z ciałem, tak?
żeby to jeszcze zintegrować bardziej, żeby na poziomie komórkowym to, co ta głowa przekazuje, żeby to ciało powiedziało okej, tak, zostawiamy to, albo transformujemy te przekonanie, okej, po nowemu będzie tak i tak. I trzeci taki aspekt, który jest w tym obszarze poszerzania świadomości ważny, ale jednocześnie bardzo trudny, to czasy, jakie mamy i choroby cywilizacyjne i coraz szybciej niestety rozwijająca się depresja i ilość leków, którą przyjmują teraz, nawet nie chcę się odwoływać do liczb, bo one się cały czas zmieniają, ale wszystkie leki, które wpływają na naszą świadomość, odcinają nas też od czucia i bezdyskusyjnie one są czasami bardzo potrzebne i tutaj nie mówię, żeby takowych nie brać, natomiast tym bardziej, jeżeli jest taka sytuacja, to w gabinecie moi klienci potwierdzają to, że widzą po prostu, że dużo mniej mają na przykład w trakcie depresji jakiegoś czucia, czy w ogóle jest takie apatyczne samopoczucie, to ten kontakt z ciałem pozwala im, potrzeba więcej na to czasu, ale pozwala im wrócić do tego świadomego życia, tak? Co ja dzisiaj czuję, tak? Co ja chcę zjeść, w ogóle żeby się na tym zastanowić, tak? Jakby czy ja lubię taką herbatę, czy może napiję się zioła, czy ta kawa, którą piję na pobudzenie swojej energii, czy faktycznie tego potrzebuję, czy może sobie zrobię rytuały tybetańskie, tak? Czy pójdę na spacer, no to tutaj już mówię o takim bardziej holistycznym podejściu. No ja myślę, że mogłybyśmy na ten temat tutaj bardzo długo tę dyskusję jeszcze prowadzić. Naszym celem było przedstawienie jakby tematu i zachęcenie do tego, żeby się zatrzymać i właśnie posłuchać siebie. Także mam nadzieję, że udało nam się do tego zachęcić. Marta, serdecznie Ci dziękuję. Dla mnie to też temat cudowny, wspaniały i też mogłabym to godzinami słuchać, zwłaszcza jeśli ktoś tak wspaniale opowiada jak Ty. Zapraszam Państwa do gabinetu Marty, zapraszam Państwa do nas do Art of Beauty, gdzie Marta pisze. No i zapraszam również do spotkania za tydzień. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.